W poprzednim odcinku Yamato upadło. Na półwyspie pozostała jeszcze jedna lojalna szogunowi prowincja, Ki. Żołnierze Noyan Sashiego, rozbiwszy wrogi patrol, mogli ruszyć ku zjednoczeniu regionu. Znajdujące się nieco wyżej miasto Iga padło łupem wspieranej przez artylerię i republikańskie piechoty. W tym samym czasie Ise zostało podbite, otwierając drogę do pobliskiego Owarii. Na dalekiej północy rozpoczęło się oblężenie Echizen. Obrońcy dokonali wypadu. Był to wielki błąd z ich strony, gdyż w ten sposób przyspieszyli tylko upadek miasta. Dzięki starannym przygotowaniom ofensywa Republiki Sagi mogła trwać bez końca. Niestety długo wyczekiwane poselstwo z Wysp Brytyjskich wciąż nie dotarło do Japonii. Jednak obywatele Sagi, wysłani niegdyś na szkolenie wojskowe do Stanów Zjednoczonych, wywarli wielkie wrażenie na lokalnej społeczności. Dzięki temu oddział piechoty amerykańskiej trafił na usługi Noyan Sashiego. Siemano kolano, cześć ludziska, witam was gorąco, Noyanu z tej strony i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii Sagą na legendarnym. Tak się składa, że nasi oponenci muszą ten most przekroczyć, a oczywiście jak to zrobią, to staną się ofiarami Gatlingu, więc będzie kurwica, motylonoga rzeźnia będzie, Chrystusku Przenajświętszy. Dobra, ty, bo ja wiem, że tam było wsparcie, ale na obie kampanii pokazywało, że będą obok siebie, jak z tyłu mógł on wyjść. Dobra, czy Gatlingi mogą się odwrócić, czy nie? Pytanie za 100 punktów. Panowie, jak są w stanie, to jest zrąbiście. Jeśli nie są w stanie, to jest przypał. I uwaga, nasze... Ty, są w stanie się odwrócić armaty. Gatlingi nie do końca. Dobra, no to ja już tutaj się myślę, że mogę ustawić w ten sposób. Was bardziej tak na bok, w takiej formacji. I stąd weźmy sobie jeszcze z kilka jednostek do obrony. Bo most, skoro Gatlingi już tak stoją, to prawdopodobnie i go będą w stanie wybronić bez problemu. W razie mam takie dwie jednostki rezerwowe, jakby coś tam komputer starał się przedostać. W ogóle tutaj walimy bokiem. Czemu bokiem? Co to za cel został wybrany? Ja pizgam. No dobra, no ale to Gatlingi, liczę, że... Kurde, gdzie ty, chłopie, strzelasz? Co ty robisz, człowieku? Co tu się dziwnego dzieje? I nasza jazda została rozbita. Oj, niedobrze, bardzo niedobrze. Panowie, macie im teraz szybko dać nauczkę. Wam już odpalam od razu formację, żeby nie było lipy. I generale, ty sobie stań tutaj, zbustuj całą swoją ekipę, swoich wszystkich ziomali. Wy też macie przedstawienie informacji. Ospsał z przyklęku, defensywa. Wy tutaj to samo i to sobie poradzimy. Strzelcy z wybrowi mogą mieć z nim problem, ale to też jest jazda głównie do walki na dystans, więc coś super wybitni no raczej nie będą. Dobra, ustawmy się bokiem, panowie, wy tędy. Wy gdzieś możecie tak być rozstawieni jeszcze w większym rozciągnięciu. No i mimo wszystko na to wygląda, że wroga uda się odeprzeć elegancko. Ej, ale serio, to pokazywało, że oni z drugiej strony nadejdą. Nie wiem, kto to wymyślił, no ale mamy taką przewagę jakościową, to jest tak elitarne wojsko, że zdołamy się odwrócić i dać im mimo wszystko nauczkę. Cudowna sprawa. Dobra, ty się obróć, kolego, i wal sobie w tych pacjentów. Tutaj już jazda do nas powinna ściąga. No i Gatlingi, uwaga, zaraz zaczynają zabawę. No, muszą chyba ten most przekroczyć, prawdopodobnie. Dobra, to tak, jakby coś, no to mamy oczywiście taką jednostkę do zatrzymywania wszelkich oponentów i Gatlingi napieprzają. Mogę sam strzelać? Pewnie, że mogę, kurde. Albo i nie mogę. Nie mogę, bo coś się baguje. Dobra, nieistotne. Panowie, uwaga, formacja, cyk, wy tak samo, formacja, dowódca gdzieś tam niech idzie, no ci widzę, że już załatwieni, super. Tutaj z tą jazdą ostatecznie wygrywamy. Oddział mi oberwał, ale wróg też się złamał. No i jak konnica nie zdołała się przebić, to na pewno piechota też nie da rady. W razie W ja już sobie tych państwa przestawię, żeby na pewno no, ta obrona była o wiele lepsza. Was sobie też już troszeczkę przestawię jakoś tak. Chyba tak na blisko do naszych wspaniałych Gatlingów nikt nie podejdzie. O Jezu, jeszcze walimy, zobaczcie, tymi armatami. I tu jest taki blob, że jak w to trafimy kartaczem, w sam... Jo, pieprze! To damage będzie... niesamowity. Nagrywałem to wcześniej, powolutku zaczynam realizować mój plan nagrywania tej serii już tak do końca, żeby wiedzieć, na czym stoję. Jest to, myślę, że dobry pomysł, więc teraz mamy sobotę wieczór, z reguły bywał to wtorek, a teraz proszę sobota. No i zobaczymy, ile mi się dzisiaj uda nagrać odcinków. Nie jakoś dużo, no wiadomo, że najbardziej mnie w tym wszystkim spowolniają wstępy, prawda? Tak zwane kroniki, jak ja to nazywam po swojemu. Nie wiem, czemu nie mogę strzelać. Zrąbana sprawa. A na bok? Zobaczcie, tutaj nie w tych mogę. A tam nie mogę. Nie wiem dlaczego, ale no, Gatlingi odmawiają postrzeleństwa, to też nie mogę ręcznie, one muszą same strzelać. No dobra, no to palmy w ten sposób, dajmy im jeszcze fajny bonus.
No i GG WP. Dobijać ich chyba nie będziemy. Szkoda mi troszkę tej jazdy, którą straciłem, ale niestety jest jak jest. Też nie ma co dobijać ich generałem. Myślę, że armaty dużo zdołem ubić. Jakby tam wysłał generała, to mógłby ponieść niepotrzebne straty. W ogóle też dobijanie jednostek po bitwie jest takim lekkim cheaterstwem, bo komputer tego nie robi za bardzo. Więc to, że ja mogę go tak wybić, no to jest naprawdę dla gracza bardzo dużą przewagą. Wiem, że są modyfikacje do na przykład Roma, submody do niektórych modów, jak Medieval 1100, których wam też zresztą poleciłem w niedzielkę na odśnieżku z najlepszych modów, submodu dokładniej. No i tam jest mod na to, że no, tam domyślnie jest to wyłączone i jest właśnie submod, który dodaje z powrotem przycisk kontynuuj, że można sobie podobijać oponentów. Tak to wygląda. Poza kamerą zająłem się agentami, tą bitwę morską wygrałem, zrobiłem tą blokadę morską, taką bardzo, bardzo prowizoryczną, ale no liczę, że jakoś tam wystarczy na chwilę, zanim nie dojdzie wsparcie, bo zapoczątkowałem też tworzenie nowych okrętów w tych wszystkich portach okolicznych. No i mam nadzieję, że się za bardzo do mnie oponenci nie przebiją, bo no tutaj blokada jest ojcieniutka. Cokolwiek, jak to do nas dopłynie, no to jest po nas. A czy to da radę w ogóle dopłynąć? Myślę, że może mieć zasięg. Jeśli wytrzymamy jeszcze z dwie tury, to jest zrąbiście, ale sądzę, że będą przed nami ciężkie bitwy do rozegrania. Dobra, tutaj się to naprawia, możemy zrobić sobie fabrykę. Jak tam Ise? Ise widzę, że bardzo jest zadowolone, to od razu zrobimy coś takiego. No i koniec tury. Nie pamiętam, czy tych kolesi udało mi się zasabotować, bo miałem tam gejże i w końcu ich nie spróbowałem po raz drugi zasabotować, po prostu zostawiłem ich. Liczę, że raczej tak, oby tak było. Tupet Jizen jest jak najbardziej fajny progres. Koniec tury! Może w końcu ta nieszczęsna misja Anglików do nas dojdzie. Nie, broń się! Kurde, dwóch oponentów chce mi zrąbać generała sześciogwiazdkowego. Jakie to byłoby bolesne. Matko boska. Oj, panowie, tam jest ninja na dole, to lepiej nie idźcie. Spotka was gniewne spojrzenie kata. W ogóle ostatnio bardzo jest... Nie, to jest atak, bo jest powoli. Fuck. Ostatnio bardzo jest japońsko na... No, w grach, w serialach, wiadomo, serial Shogun, teraz ta Gierencja. No i to jest bitwa, która mi się bardzo nie podoba. Wycofuję się natychmiast, zaatakujemy ich później znowu. Tą bitwę rozegram też poza kamerą. O, zatrzymali się. Okej, elegancko. Bardzo bym chciał już mieć te okręty z torpedami, ale na razie jeszcze rozwijamy maksymalnie do końca technologię cywilną i dopiero potem pomyślimy o wzmocnieniu floty, o ile będzie taka konieczność, ale chociażby dla samego testu warto w to zainwestować. I uwaga, pan ninja. No siemano, coś ci chyba koleżko nie wyszło i chyba też infiltracja zawiodła. O nie, też ci się pojawili. Ajajajajaj, i wsparcie łapie. Masz słabe okręty, bardzo masz słabe okręty. Wiecie co, bitwa do wygrania, myślę, że totalnie ze spokojem. Któż by się spodziewał? Wróg nie miał szans, pierwszym okrętem się wycofałem, bo moje wsparcie, co ciekawe, pojawiło się od tyłu mojego oponenta, od pleców. Dlatego no, wiedziałem, że nie dam rady tych flut połączyć, a więc wycofałem tą jedną jednostkę. No i potem mój nieprzyjaciel musiał zawinąć kółeczko i napaść mnie. Koniec końców... trafiając na samo dno morza. Dobra, Kanazawa. Obama w ogóle to już chyba nie istnieje, co nie? Tak, już Obamę w końcu zniszczyliśmy, już o tym zapomniałem. Teraz mamy jeszcze, no i łącznie klanów? Z 6 ich będzie? Unikiem do pojedynku, próba zamachu, okej. Okay. Zaraz zemścimy się i to my zrobimy na nich zamach. I mamy 45 tysięcy po prostu pieniążków. I czy coś nam się jeszcze tutaj zwiększy? I jeszcze, uwaga, zwiększy się i to oj, zwiększy się, bo my z handlu zarabiamy dużo kasy. To jest łącznie 17 koła, więc jak cła się zbustują, nie wiem, czy to mogę zobaczyć szczegółowo, ile mam właśnie z ceł? Nie wiem tego. Dochód z niesprzedanych zasobów, wartość eksportu, maszyny, bawełna, bla bla bla. A czy to gdzieś widać? Pokaż mi to. Chyba nie widać, ale mamy łącznie jeszcze 7 klanów. No i tak, Aizu 2 prowincje, Yozai 2 prowincje, Kanazawa 4 prowincje, Matsu mają 9, silny klan, Nagaoka 10 też silny klan, Nagoja 5 umiarkowanie silny i Sendai tylko jedna, więc 3 frakcje, mają bardzo mało osad. Fajnie byłoby, gdyby ich nie było, bo wtedy na morzu, bo o wiele... bezpieczniej, no ale cóż, jest tak jest. Dobra, to teraz tak, trzeba tutaj się dobrze przygotować, bo mamy takiego fiutka, no i taki fiutek jest wielce, drodzy Państwo, niesprzyjający. Musimy go napaść taką ilością okrętów, ile się da, no żeby koleś po prostu skonał w bólu, w cierpieniu i w tym wszystkim. Dobra, i czy to siądzie na automacie? Siądzie, widzę, że nas spokojnie, wyraźne, wygrana, straty niewielkie, no 3 okręty, ale zdobyłem jeden, a dobra, nie ma lipy. W gruncie rzeczy wroga flota powędrowała na dno. To teraz tak, najbliższy port jest dopiero tutaj. Oj, to jest kawał drogi stąd, naprawdę. Musimy tą blokadę na nowo teraz ustawić. I wy wszyscy
szybko płyniecie sobie na wschód, szybko wy też, panowie. Chyba więcej ich nie potrzebuję. Wydaje mi się, że nie, bo to są też duże koszta. Jak już będę sobie wyrwało tutaj, bo tu mam, nie wiem, czy nie przypadkiem suchy dok. Nie, bo uwaga, z wyrwaniem jest już... A zamek jest uszkodzony i nie mogę. O kurde. Jakiś ninja nas sabotuje niestety. Szkoda. Motyla noga. Dobra, to teraz tak. Ty, kolego, pędzisz szybciutko tutaj. Ruszaj. Ciebie teraz leciutko przestawimy bardziej na dół. Wy stoicie całkiem okej. Okay. Możemy też lekko ich przestawić. Pamiętam, że tam płynął jeszcze jeden taki statek wroga, więc no... Dosyć niebezpiecznie, jako tako. Może być za chwileczkę. Dobra, tak się ustaw. No i teraz pomiędzy nimi trzeba zrobić coś takiego mocniejszego. Blokada wznowiona, ale... No, mocno uboga. Muszę przyznać niestety, mocno uboga. Dobra, płyń tam, chłopie. Szybciutko płyń, ile sił we wiosłach. Wy ruszacie do góry, wy też do góry idziecie. I możemy tą całą armię wysłać, no po prostu razem. Albo oddzielnie już może, żeby czasu nie tracić. Tak, wysłam ich oddzielnie. Tędy idziesz sobie. I tych kolesi, to wiadomo, że sabotujemy. No i dojeżdżamy na automacie. To jest nasza piękna armia. Przepotężna, elitarna, niepoobijana i... z jaką łatwością zniszczy wroga. Dobra, Gites, generał w ogóle zaraz awansuje, to mnie też bardzo cieszy. I jeszcze jestem w stanie dorwać tego chłopa. Super by to było, gdyby się udało. Dawaj, spróbuj, gejszo. Okej. Okay. A mam w ogóle slot na ninja kolejnego? Nie mam, ale wiem, że mogę dorwać jeszcze tego ziomala. Dobijamy go, żeby się nie zdążył zgromadzić, ja strat nie poniosłem, ale cofamy się na swoje ziemię, by była regeneracja. Doskonale, już się cofnęliśmy. Teraz tak, wy stąd na sekundkę wyjdźcie, panowie. Napakujemy was, wylećcie od razu dalej. Wy możecie sobie w tym omi... W sumie to, wiecie co, eskortujcie tych kolesi, dobra? Panowie, wy się tutaj przydacie. No i wracamy sobie do Ise, by się w mieście... Ja się muszę regenerować, drodzy państwo. No nie wiem, bunt nie wyskoczy, bo się naprawdę twierdza. Możemy równie dobrze ruszyć na ofensywę. Czy byłbym w stanie pokonać tego kolesia? Brakuje mi troszeczkę zasięgu. Ale zawsze mogę sobie go sabotować. O tak. Oj, to nie było mądre. Mogę zrobić to gejszą. A ninjom pokasować wrogów. Dobra, ale no grunt, że oberwał. Cofnijmy się teraz gdzieś tutaj obok kolei. I... Panowie, nasi agenci, macie questa, albo to jest wciąż prowincja wroga. O kurde, to tego nie myślałem, że to już jest mój teren. Niedobrze. Dobra, ty masz zarąbać tego hama na pewno i tu idzie fajna armia. Rozważam, czy by nie wybrać południowej drogi, bo w sumie wydaje mi się, że mogło być nieco szybciej, żebym się tam dostał, prawda? Tak, będzie na pewno już teraz szybciej, co byłoby wcześniej, nie wiem, ale teraz raczej jest okej. Okay. A co jeszcze tutaj mamy? Mamy wrogiego ninja. Szybko, musimy zrobić zamach. Kasacja natychmiastowa, skasowany ten ninja. No to ja bym sobie nim jeszcze sabotował znowu tych gości, żeby awansował. Zaraz będzie miał poziom 6, bardzo na to czekam niecierpliwie, muszę przyznać. No i tu jest jeszcze jeden ziomo. Giniesz, gościu. Giniesz? Giniesz, skasowany został. To co, dobimy sobie na pewno tego chłopa. Dawaj expa. Expik. Zdobyty. Normalnie czuję się, jakby to był Warhammer II. Tam też pamiętacie, no wcześniej doświadczenie było zależne od bitwy samej w sobie, od tego, czy było to zwycięstwo zdecydowane, pyrrusowe, heroiczne, nie od tego, kogo pokonacie. Dopiero w trójeczce to zmienili, no i no tutaj się możemy poczuć, jakby to była dwójeczka. Okej, ten port jeszcze musimy troszkę kąsnąć, bo zaraz się naprawi, więc upewnijmy się, że na pewno będzie poobijany. No kurde. Nie zadaję żadnych obrażeń. Co jest? Dobra, to może jest znak, żeby nie strzelać. Walmy w takim razie w jego osadę. A ty, kolego, możesz sobie tych dziabnąć. No i coś widzę, że celność troszeczkę nie domaga. Dobra, ale z ofensywą ruszymy, kiedy dojdzie wsparcie za tam parę tur. Teraz jeszcze możemy poczekać. Tego pana sabotuj cały czas. Niech on tutaj będzie unieruchomiony. Na tym mi bardzo zależy. I chciałbym sobie jeszcze tego dżentelmena... możemy oczarować następcę i spróbujmy. Nieudany, ajajaj. Myślałem, że może siądzie. Mamy Echu, mamy Noto. Dwa bardzo bogate miasta. A ty tutaj możesz zrobić oczarowanie? Możesz i masz, widzę, że większą szansę. Oj, nie dojdziemy niestety. W porządku. No to w zasadzie możemy sobie sabotować... Nie wiem, czy kogokolwiek. Nie, po prostu podejdźmy bliżej. I jeszcze jest ta gejsza. A, to jeszcze jest jedna szansa. I ona ma największą szansę powodzenia. Ale nieudane cały czas. Ajaj, nie wyszło. Może jest jakiś skrypt na dowódców? Możliwe, nie mam dla tego pojęcia. Dobra, kaska zgromadzona. Troszkę tych funduszy obecnie mamy. Jest nie najgorzej. Wy, panowie, tam pędzicie. I w Bizen teraz no, powstała nam fajna, całkiem sympatyczna armia. Zabrać stąd jestem w stanie... Ile żołnierzy? Bo teraz jest zima, więc mamy plus jeden. No i się nie buntują. No ale na zaś możemy cały czas werbować. Nie przestawajmy.
kontynuujmy non-stop ten werbunek potężny. Możemy sobie zaraz kolejne działa przygotować, żeby już też tak na zaś się tworzyły. Tu idzie nasza piechota potężna, amerykańska. Bardzo fajny oddział. Bardzo mi się podoba, drodzy Państwo. To co? Tsushima jest, liczmy 0, bo jest bonus przez zimę, więc trzeba odjąć ten jeden punkcik. Tam, gdzie mamy dwa punkty, możemy śmiało sobie rozbudować jakiś budyneczek. Na przykład... O, widzę, że tu się w ogóle nie buntują. O kurde. Zoba, no to ciekawie. No to zrób mi w takim razie... A, farmy nie powodują mnie zadowolenia. Dobra, to iść pod te farmy. Tutaj powiedzmy sobie, że się buduje fabryka, to na razie niczego nie ruszam. To też mi zrób te farmy, normalnie ulepszamy je. W tym miejscu Aki ma jeden punkt, to jest troszeczkę za mało. Dobra, dalej się nic nie zmieniło, dalej nie mogę wybudować niestety. A czy zrobienie tych pastwisk... Nie zabiera mi zadowolenia, jest okej, cały czas jest wszystko okej. No to w sumie możemy sobie te pastwiska poulepszać na naszej ojczystej wyspie, co wy na to? Jako, że nie obniżałem zadowolenia, no to kurde, czemu nie? Bierzemy to. Dobra, upgrade leci. Tu już jest, widzę, że jest upgrade'owane. A, kasy więcej nie mamy. W porzo. A tu mamy plus jeden punkt, to tak na zaś zrobiłbym zadowolenie, te represje nasze. Dobra, no i kaska wydana. Więcej nie wydajemy. Chyba czas zakończyć wreszcie tury nasze. No i te tereny padną błyskawicznie. Tutaj już, no, myślałem w ogóle, że wcześniej ich blokuję, bo zobaczcie, no port jest szeroki plus ta flota tutaj jest szeroka, ale jednak zdołali tam przepłynąć nasi wrogowie. No dobra, to w zasadzie jeszcze troszkę tej kasy zostało, a nie wiem, czy bym nie chciał sobie zrobić jednak stateczków do pomocy, żeby coś tam było, tak, no bo szkoda, żeby się te pieniążki zmarnowały. Dawaj, zrób mi to, tu jest okej. Okay. Technologia się robi, w drzewku rodzinnym wszystko jest okej. Aż jestem zaskoczony, że w tej kampanii nie zginął mi mój przywódca frakcji. To się naprawdę dzieje rzadko. Oj, tych nie ruszyłem. No, jednak o czymś niestety finalnie zapomniałem. Łyczek wody. Ale tak się cieszę, kurczę, naprawdę tak się w głębi duszy cieszę, że no to mapę zdobędziemy, że się nie poddałem, że idziemy dalej. W sumie, kurczę, o jak go dźgnął! Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Nie wiadomo, czy coś się nie wydarzy, na przykład jakiś crash, czy się nie zepsuje save, albo czy mi psycha nie siądzie, więc może jednak tutaj nie będę jeszcze siebie samego chwalił. Dopiero jak zawiesimy sztandar sagi na tym najbardziej wysuniętym na północnym wschodzie cypelku Japonii. Dobra, nagałka o kurwica. Cholerne te pancerniki. Ile ich jest, to jest? Mamy 3 pancerniki. No niebezpieczna flota, ale jak się wycofamy, to powinno być ok. O, to jestem fajnie zbliżony i... Ajajajajaj, ciężka bitwa do wygrania. No obawiam się, że bardzo ciężka będzie do wygrania. Dobra, w takim razie ja to spróbuję, żeby ich chociaż pobić. Może jakoś się wrąbią, nie wiem. Ja też mam kadłubo opancerzone żelazem. Oby siadło, zobaczymy. No teraz tak kolorowo nie wyszło niestety, ale mam usprawiedliwienie. Mianowicie sobie odpaliłem pewnego streamera obecnie na Twitchu. Niejakiego random Brusa i zobaczyłem, że gra w Shoguna. I no po prostu jak to zobaczyłem, to nie mogłem. Czajcie, pan Brusik przerznął w pierwszej turze Chosakabe, w pierwszej turze przegrał pierwszą bitwę. No coś pięknego. Ja za sobą się odmurzyłem, no i bitwę przerąbałem. A więc, no jak widać, można być jeszcze gorszym niż Nojan. Ale to było cudowne. Mówi, że będzie grać jeszcze dalej. Taki streamer na Twitchu, znany z przeróżnych tam afer. Myślę, że część z was pewnie kojarzy. Co ciekawe, nie zagrał tej bitwy pierwszej w polu, tylko... O kurwica, ty, bo widzę, że się dzieje to nieciekawie. Dobra, ale chyba już wygrywamy. No, jest Gites. I po prostu, wiecie, skończył turę, praktycznie nic w niej nie zrobił. No i zaatakował komputer jego zamek, gdzie były dwie jednostki. Po czym wsparcie jego nadciągało i szło przez cały czas powoli, z buta nie biegło. No i zamek jakby oddał, potem postanowił, że go przejmie. No i wygrałby normalnie, gdyby nie to, że komputer mu przejął osadę. I po raz pierwszy zobaczył szczególnie cutscenkę przegranej kampanii. Serio, no nigdy mi się nie zdarzyło przegrać. Miałem sytuację, że po prostu byłem już blisko i po prostu wtedy się poddawałem, ale no zobaczyłem po raz pierwszy egzekucję, jak to wygląda. No i przyznam, że dosyć ciekawie. Okej, niepokoje gdzieś tam narastają z tego, co widzę. Ktoś jest niepowstrzymany, nie wiem kto, ale bardzo mnie to cieszy. Zaraz zobaczymy i uwaga, oczaruj dowolną postać. O, bardzo fajna sprawa, spróbujemy za momencik to zrobić. Jakaś, słuchajcie, kurewka za przeproszeniem nas tutaj sabotuje niestety. Nie wiem kto, ale mi się to bardzo nie podoba, więc wracamy, żeby się teraz odpowiednio zregenerować. No i tak, ty masz na pewno zarąbać tą gejszę. Bunt mi teraz w tej turze to wyskoczy, przypał lekki, ale dobra, w razie czego damy radę go na luzie stłamsić. Ty pędzisz sobie, mój ty bohaterze, o tam.
No bo wiecie, no jednak kurczę, jak się nie gra w ogóle w Szoguna, to pierwsza kampania może taka być, chociaż mówił, że gra w Total War, dlatego no, ciekawie. Po czym powiedział, że grał w Warhammera 20 lat temu, który wyszedł w 2017. Potem się okazało, że mówił o Medievalu, ale powiedział, że Warhammera też zna i odpalił Dawn of War Warhammer 40 000. No po prostu komedia, no taki pocieszny pan streamer. Dobra, dawaj teraz, tego pana musimy też zamachować. No i bardzo bym chciał przejąć tego pana generała i wykonać tę misję tym samym. Panie następco, czy chciałbyś do mnie dołączyć? Chciałbyś, widzę. Zacnie, bardzo zacnie. No i teraz możemy sobie was po kolei sabotować, zdekoncentruj armię i od razu was napaść. W ten sposób wy nie uciekniecie, bierzemy to na automacie oczywiście, brutalną siłą to zdobywamy. No i ruszamy chyba na Mino, co wy na to? Chociaż jest kurde ta zima niesprzyjająca. Ale myślę, że możemy śmiało, ewentualnie na tych kolesi. O, jeszcze możemy już sobie ruszyć na nich, tylko kurde właśnie uciekną. Nie przemyślałem. Ajajaj, motla noga, ale tu za tego złapiemy i tu już nasz oponent nie ma jak uciec. Dobra, to byłaby totalna dewastacja naszą artylerią potężną. Lecisz kolego sobie troszkę dalej. Ich musimy cały czas sabotować, żeby nie mieli okazji się ruszyć. I ten generał, nie wiem co z nim zobaczymy, co z nim zrobimy, chciałem powiedzieć. Zobaczymy, okaże się. To jest na pewno ninja, jakiego musimy obowiązkowo skasować. A więc kolego serdeczny, lecisz do piachu. I awans Mata na poziom 5. Nie wiem, czy to nie jest moja taka pierwsza elitarna gejsza. Być może, że jest. I co? Szansa na sabotowanie. Kurczę, już nie musimy tak bardzo kosztów zmniejszać. Myślę, że możemy pójść pod sabotowanie armii. Dobry dałem spell, kurde, bo nie wiem, czy nie pomyliłem przypadkiem. Poczekaj. Tak, jest Gites, jest do odwracania uwagi podczas tejże czynności. Dobra, idziesz koleżko dalej. Teraz ten port nieszczęsny musimy jeszcze ostrzelać, a więc panie suchy doku, giniesz kolego, giniesz. Zaraz go przejmiemy, będzie tu możliwość zwerbowania okrętów, ale w tym miejscu mi się nie przydadzą. Wiadomo, że no tutaj raczej okręty wroga nas za bardzo nie zaskoczą. No to co, obijamy sobie teraz piechotę jego. Możemy ten oddział kąsnąć, dobrze. Ładny, ponosi damage. Sympatycznie. No i załatwione, to mi się podoba. Czekamy, w turze kolejnej chyba tam ruszymy. Mogę się jeszcze ciut dalej ustawić, żeby no, te punkty ruchu mieć lepsze. I kasujemy jego agenta. Dobra, gejszo. To się kręć pod noto. No to padnie błyskawicznie, potem jeszcze będzie Kanazawa. Jak się nazywała ta wyspa w podstawce? To była... A, Sado, tak samo się nazywa. No przecież, jakoś mi się pomyliło. Dobra, idziesz sobie od góry, koleżko. Wbijaj ty do Yamashiro i też chyba idziemy na północ. Chyba tak. Ty idziesz tędy od tej strony i tu jest jeszcze gejsza. No dobra, witaj serdecznie, panienko gejszo. Co tam u pani ciekawego? Dobra, to widzę, że bez zmian musimy tak ich przenieść. No i bym sobie zaczął werbować jednostki powoli artylerii. A więc poproszę kolejne 4 gatlingi, potem zrobimy 2 gatlingi i 2 razy armstrongi. Już chcę mieć taki naprawdę zapas i to będą ostatnie 2 zestawy machin. No, dobra, teraz tak. No tu są oponenci, musimy ich obowiązkowo w tym momencie skasować. Obowiązkowo. Nie możemy tutaj jakkolwiek zwlekać, więc postaram się podpłynąć tak daleko, jak tylko będę w stanie. No, widzę, że chyba na spokojnie dam radę go tu złapać. Tak, coś mi się wydaje. Dobra, płyń szefie, płyń. Ile znowu sił w żaglach, jakkolwiek to brzmi. To już jest spokojnie, widzę, że oni się werbują. I czy to jest desant? Czekaj, co to jest? To jest, drodzy państwo... tak, desancik, ale spokojnie, niech się zdesantują, mi to w żadnym stopniu nie przeszkadza. Dobra, no to tak, dawaj na pewno, wysłamy ze 3 ziomeczków o gdzieś tutaj. I możemy w sumie to miejsce maksymalnie zboostować, co wy na to. Dobra, robimy to. Teraz tak, ekipa cała płynie sobie gdzieś tak, wy też płyniecie tędy. No, łatwo to nie będzie, ale musimy taką ekipą, inaczej nie damy rady. No i widzę, że wy nie macie punktów ruchu, to się lekko tutaj podsuńmy ciut bliżej. I teraz wsparcie, teraz oni mają wsparcia, widzicie, no to jest przypał. Dobra, no to jest duży przypał niestety, nie sięga nam za bardzo, ale spróbujmy i oj, no nie o to chodziło, to może jednak byśmy się połączyli w jedno, byłoby troszkę łatwiej, żeby to wsparcie było takie lepsze trochę, co nie? No właśnie, teraz tak was tutaj połączmy i możemy takich napaść i teraz też nie da rady, a mam tyle okrętów, naprawdę? Aż taką flotą nie jestem w stanie ich pokonać? No to niebezpiecznie, to przyznam wam, że bardzo niebezpiecznie. Dobra, no ja myślę, że muszę skołować tyle się da, żeby sobie poradzić, bo to jest naprawdę
dosłownie arcyistotne. Jak to przegramy, no to zrobi się niesympatycznie. Blokada na chwileczkę odpuszcza, ale spoko, nigdzie nie wpłyną, to są dosyć szerokie wody. Na luzie dam radę się ogarnąć. I jest pół na pół. No musimy to ręcznie zagrać, tylko problem jest taki, że ma te pancerniki. To chwila, jeszcze się na moment cofnę. Mam punkt ruchu, żeby go napaść w tej turze. No będę miał ze wsparciem, ale postaram się coś jeszcze skołować. Dobra, mogę mieć jeszcze ciebie na pewno. Obity okręt. Okej, okay, ale no coś tam zawsze jest. Szkoda, że ci nie mogę dopłynąć. To jest przypał. No, to jest naprawdę duży problem niestety dla nas. Tu też brakuje nam troszeczkę stateczków. No to najpierw, masz tutaj tworzyć sobie takie dwie korwetki sympatyczne. Twórz sobie, koleżko. No i chyba trzeba odpalić potężnego admirała. No i Sasiego, na to wygląda, co nie? Chyba tak. Oj, chyba tak, bo na automacie boję się to klikać. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że byłoby to bardzo ryzykowne, więc raczej zagram to ręcznie. Co tu mogę w razie czego zwerbować? Tu jestem w stanie zrobić miedzianowe korwetki. A to nie było suchego doku? Przypadkiem? Tu jest... A, port wojskowy, zwykły, dobra. Rozumiem. No to co? Wszystkie nasze zwykłe armie zostały, jak widać, ruszone. Możemy teraz troszkę agentów tam przemieścić, nasze gejsze. Idźmy dalej. No i Mino oraz Owari padną szybciutko, potem padnie Mikawa i będziemy dalej kontynuować ekspansję. Wasza dwójka tutaj jeszcze zamuliła, dlatego macie panowie wspierać tego ziomala. Ty też, koleżko, idziesz oczywiście do naszego przepotężnego dowódcy. Wbijaj sobie do armii. Oj, ta bitwa, kurde. No już naprawdę z tymi bitwami morskimi to wolałbym wszystkie dosłownie toczyć. Toczyć na automacie. Oj, wolałbym, ale nie zawsze jest taka możliwość. W Kawaczy już widzę, że są ludzie zadowoleni. No to dawaj w takim razie od razu fabrykę. To możemy ulepszyć, tego nie ruszam. Tu mamy chałupnictwo i też są zadowoleni, ale tylko na plus jeden. To tutaj może nie do końca, bo to plus jeden jest, jak wam mówiłem wcześniej, przez zimę. To jest dlatego tak to wygląda. Tu jest plus 9, bardzo ładny wynik. Wszystko się widzę, że ogarnie elegancko. A no to co? Może jednak w razie W, gdybym tę bitwę przegrał, wiecie co? Wiem, że mogę zrobić to później, ale zwerbujmy sobie kolejne stateczki. Będę czuł się bezpieczniej. To już da mi taką psychiczną swobodę i no nie będzie stresu na pewno. Okej, wy tutaj czekacie na ekipę. Ty, kolego, idziesz sobie tam. Czy kogoś jeszcze w takim razie nie ruszyłem? Kogoś takiego istotnego? W bingo, jak to wygląda, jest jeden, to nie możemy cię wywalić, kolego. To jest też jeden. Ta sama analogiczna sytuacja. O, mamy tego chłopa, jaki wbija do armii i idzie do kolei. To jest 26 i to są zwykłe armatki. No chyba je wywalę za chwileczkę. Może jeszcze nie teraz, ale myślę, że wywalenie ich to jest no, konieczna konieczność. Dobra, w IO jest ok, Sanuki jest ok, Awa jest bardzo elegancko, tu jest elegancko, na Tosie jest fantastycznie. Gdzieś to mogę coś ulepszyć? Jakieś farmy? Farmy są już droższe. O, tu jest, widzę, że slocik. No i fabryka jest zrobiona, no ale możemy sobie za to ulepszyć na poziom wyższy. Ładnie, kaska wyzerowana, cudownie. To co? Czas na bitewencję morską. Poka teraz, jak to wygląda. No i teraz... O Boże, ja wiem, że automat nie wyjdzie. Nie, nie ma co. Gramy ręcznie. Jakoś... No w sumie, wiecie, ten pancernik padnie szybko, jest już uszkodzony, może sam się zatopi. Ten też, ten jest mocny, ale jeden pancernik nic nie zrobi. Jak wroga zraszujemy, chociaż mają w sumie już krowety opancerzone żelazem. No, postaram się. Myślałem, że będzie ciężej, ale komputer podzielił swoją armię i dał się zatopić na dno. Jeszcze tu jeden okręt zdaje się, kurde, jak wyłączyć, a na hasie to wyłączało, w sobie dryfuje, za momencik go zatopimy. No i super, bo tak naprawdę nie straciłem, nie no, może ze dwa okręty mi spłonęły, tutaj jeden w tym miejscu, jeden chyba tam gdzieś spłonął, też się ze dwa wycofały, ale jest okej, okay. Grunt, że ta nieszczęsna flota jest już w całości, prawie w całości zniszczona, bo chyba też komputerowi udało się kilka statków przemycić. Dobra, no to co, sobie go dobijmy? Heroiczne zwycięstwo, bardzo mnie to cieszy, jest Gites. Serio, myślę, że będzie ciężej, ale tak naprawdę miał tylko no, jeden sprawny pancernik, jeden bardzo pobijany, drugi dosyć mocno. No i co, ja straciłem dwa, on uratował aż pięć, chociaż nie, trzy pozostałe, czyli no, łącznie trzy uratował, te dwa gdzieś musiały wyparować. I zdobyłem dwie jednostki, fantastycznie. Dobra, on sobie ucieka, płynąc na zachód. Kurde, bele, to niedobrze, to bardzo niedobrze, ale tam mam całą masę statków, więc raczej dam radę go na pewno przechwycić. To tak, oni są pobijani, płyniemy sobie na północ się przeszkolić. No i tutaj co, no liczę, że nic nie wpłynie, a jak coś wpłynie, to ta nasza szarańcza przechwyci oponentów, bo co zostało? Dwa pancerniki poobijane.
Łatwiutko powinno być. Możemy, ludziska drodzy, zakończyć turę. Liczę, że tego buntu jednak nie będzie. Jeśli żaden ninja nam teraz nie zasabotuje, to nie powinno być buntu, bo ona naprawa dużo da. Ale się okaże, najpierw są liczone plusy, dopiero potem minus... Nie, poczekajcie, jak to było robione? W każdym razie tak, że jeśli teraz pokazuję, że masz minus 1, ale wam wskoczy plus, no to to jest uwzględniane i bunt nie wyskoczy, jeśli się akurat w tej turze to by zdążyło ustabilizować. Na szczęście tak to działa. Jestem bardzo z tego... W takim razie zadowolony. No i dzisiaj przekraczamy tą rzeczkę, zajmujemy Mino Owari i dalej to już ruszamy w tempie potężnym. Okej, jeden stateczek na górze przepłynął. Spoko loko, tutaj będziesz mi obijał, niestety jeśli trafił, no to bunt się pojawi. Ale może nie trafił, bardzo na to liczę, zobaczymy. Chwila prawdy, jak myślicie, jak tam obstawiacie ludziska drodzy? To mi się wydaje, że mógł prawdopodobnie trafić i uwaga, 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 tak, buntu nie ma, nie trafił, chociaż nie, no niby trafił, ale nie widzę, żeby byli buntownicy, jestem w takim razie zadowolony, wykryto pana Shinobiego, była próba odwrócenia uwagi, ale całe szczęście nieudana i nie, jednak nic nie zrobił, no to git, to co, teraz ty koleżko, ruszasz szybko sobie na północ, wy drodzy państwo, tego dziada możecie na razie olać, no i robimy tą blokadę. A więc potrzebuję jeden stateczek na razie skromnie, gdzieś tak w to miejsce. A teraz sobie tych pacjentów będzie trzeba tego jednego zaraz złapać, przegonić, skasować. Tu mamy dwa pancerniki, to te co uciekały. No to panowie możecie sobie uciec, ja was już dobijać nie muszę. Mi zależy bardziej na blokadzie, więc jak chcecie to się stąd zawincie w cholerę. A tego chyba dorwiemy dwoma na automacie. Ta, dorwiemy. To nawet mogę go złapać czymś stąd. Tylko najpierw musimy tę blokadę dobrze ogarnąć. Czyli co, tutaj już jest zrobiona blokada, fajnie. Teraz musimy ten statek dosyć mocno ogarnąć. I możemy go chyba tak od razu złapać, co? Jakie będą straty? Malutkie. Szkoda, że go nie złapałem, ale śmiało te okręty mogą wrócić do działania. Dobra, teraz tak. No ten jest poobijany. Ale dobra, na razie wystarczy, nie ma żadnego problemu. Najpierw jeden sobie bierzemy do tej floty. Musimy ją w ogóle bardzo wzmocnić, żeby to była taka no, dosyć silna flota. Może jeszcze trzema okrętami. Oho, teraz przesuwamy naszą blokadę dalej na dół. Was wysyłamy nie w pełni, ale powiedzmy z tyle okrętów ciut niżej. Nice. Następnie jeden stateczek jakoś tak gdzieś tutaj. Oni wszyscy są połączeni? Są, czyli jest stabilnie, jest bezpiecznie. Was ładujemy w to miejsce. No i chyba na to wygląda, że siądzie prawdopodobnie. Poczekaj, bo widzę, że oczywiście źle tą blokadę zrobiłem. Jak to zwykle mam w zwyczaju, drodzy państwo. Ale nie, jest, jest ok. Tu się lekko cofniemy. No i teraz to wszystko wysyłamy na wschód, żeby wzmocnić naszą blokadę, żeby ta była mocniejsza. Dobra, też tam szefie... Szybko dryfuj sobie, szybciutko, was też wysyłamy. Chyba to wystarczy. No na szczęście mamy ten werbunek w nowym porcie i to nam bardzo dużo da. Nie będziemy sobie się tak męczyć z tym. Spoko, idziesz tam. To się wasza dwójeczka zblokowała. Możemy się nadpołączyć jako już jedna jednostka wypłynąć. A was, panowie. Możemy tutaj wysłać tak naprawdę. I stąd jak możemy też troszeczkę okrętów dać z powrotem gdzieś tu. O, żeby to wzmocnić. Bo tutaj jednostki są dosyć umocnione. Nie ma raczej ryzyka, że coś tam się wydarzy. Warto wspomóc tamte okolice. I tu jest przypał. Oj, ja tam nie dopłynę. O nie, myślę, że się uda. Niestety nie do końca. Dobra, dobra. Jak nas złapie, spoko, zemścimy się. Siema Geisho, co tam u ciebie? Jak się bawisz? Dobrze. Mam nadzieję, że dobrze. Nie, 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 gdzie mój generał? Gdzie on jest? Poczekaj, gdzie on jest? Motyla noga. Nie było komika to o zamachu. Fucking hell. Co się z nim stało w takim razie? Ja pizgawica. Dobra, chłopie, idziesz teraz ty tutaj. Czy on po prostu może jest ranny? Mam nadzieję, że jest ranny. On, uwaga, chwila, tutaj jest taki prosto. Możemy jednego z tych generałów wysłać na północ, bo ma 4 gwiazdki, byłoby to fajne. Ten ziomeczek jest tutaj. Myślę, że od razu wroga zaatakujemy. Ten jest tu. No to chłopie, ty masz na pewno zarąbać tych ziomali. W ogóle mam tutaj dużo tych, kurczę, gatlingów na dwie armie. Trochę za dużo, ale w sumie jak to się połączy z piechotą, no to będzie idealnie. Na takie dwie fajne formacje. Dobra, to wbijamy dalej. Piechota ma tam towarzyszy. Ciebie się też połączyć jako jedna formacja. Super. I ten generał? No chyba zginął. No nie gadaj, że mi zginął generał. Naprawdę? Serio ktoś padł? Ja pizgam, ale przypał. Okej, to nas w ogóle nie interesuje. Absolutnie. Na pewno teraz ninja muszą kasować tych gości, żeby nam niczego przypadkiem nie zasabotowali. No i naszym celem jest także sabotaż tych armii, by nie uciekły. Żeby nie były w stanie. Dobra, uwaga odwrócona. No to mamy cię teraz napaść i zdobywamy Mino. Zajmujemy osadę.
bez bicia, ta się poddaje od razu. Planować jej chyba nie będziemy, tutaj za dużo czasu nie chcę spędzić, a już kasy mam dużo, więc nic nam to dosłownie nie da. No, też tych pieniędzy jakoś... pieniądze, Boże, sorry. Nie byłoby za wiele. O, no i super budynek, cudownie, mamy od razu fonografa. Proszę cię bardzo, kolego, to dla ciebie ten fonografik sympatyczny. Wręczam ci go i liczę, że ci będzie dobrze służył. I tu chyba chciałem, pamiętam... Chwila, kurde, jak się nagrywa te odcinki dwa razy w tygodniu, to można zapomnieć, jaka to była kombinacja. Poczekaj, w tym drzewku... Aha, no po prostu szedłem w to, żeby mieć później dostęp do tych rzeczy na poziomie szóstym. To jest ważne. Dobra, no to już wiem. Gites. Gdzie to jesteś, szefie? Bierzesz sobie cyk, bierzesz sobie jeszcze tego pana cyk. No i elegancko, w Mino zostajesz. Teraz wy, na razie podejdźcie troszkę bliżej w tym kierunku. No i musimy dalej kasować tych ziomali. Dobra, zlikwidowany. Tutaj wroga żadnego nie jestem w stanie wykryć. Ten pacjent, nie wiem, niech się gdzieś kręci. Później go na spokojnie sobie dorwiemy. No i tutaj jest ważne, bo chcę ich dorwać. Armia wroga sabotowana, fantastycznie. Od razu się Shinobi awansował i już ma poziom maksymalny, więc mamy 6 najlepszych możliwych Shinobich. Pięknie. Dobra, od razu dam ci to, kolego. I teraz, co byłoby lepsze? To byłoby lepsze, no to widzę, że jest dosyć dobre, bo to nam z kolei zwiększy szansę na ucieczkę. Okej, okay, jakbym wziął to, to mam na sabotowanie armii, szansa, że ucieknie, a tutaj mam zamachy. No, dawaj te kurde zamachy. Jeszcze bardziej trzeba zrobić. No, i oni teraz tak pięknie wyglądają, no po prostu cudownie się prezentują i od razu jest wsparcie... Co to za wsparcie? A to jest ta armia obok. Dobra, rozumiem. No to tutaj myślę, że musimy teraz się na razie zatrzymać i postarać teraz to miasto tak jak się da poobijać, żeby je osłabić i za turę dwie uderzamy. Może nawet od razu ta armia da radę. Co ty masz, kolego, za jednostki w środku? No masz mocną armię, czyli myślę, że może być z tym problem. No ze wsparciem floty raczej będzie luzik. Ale czekamy chyba na wsparcie, dopiero wtedy ruszymy na miasto, bo teraz no, się wykrwawimy. Chyba, że będziemy to oblegali. Ile jeszcze trwa zima? Obecnie zima już się kończy, czy z dwie tury? No spoko, możemy to oblegać i powinno być Gites. Teraz strata raczej za dużych powinienem nie ponieść. Możemy sobie dać wsparcie tam wysłać. Bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. Dobra, w bingo trwa... Przepraszam, nie w bingo, tylko w bizen werbunek gatlingów. Boże, to, że one się aż 3 tury robią, to jest przerąbana sprawa, naprawdę. No, jest to przerąbane. Dobra, ale co? Załatwione, mamy 35 kafli. Ładny wynik finansowy, bardzo ładny. Czy ja już mogę coś tu zrobić? No nie mogę, ten opór, że nie spada, to jest bardzo dla mnie sprawa niekorzystna. No i ten ninja idzie też sobie tam. O, to sprawdźmy w sumie wszystkich agentów z listy, bo może tak być, że któregoś akurat nie ruszyłem. No i bym chciał, kolego, żebyś tym nie napadł, bardzo bym chciał. Chciałbym, żebyś, nie wiem, wsparcie możesz dostać i tak raczej tę bitwę będę w stanie bez problemu wygrać. Tego pana sobie sabotujmy, bo jest teraz na naszym regionie. Nie wyszło niestety. Aj, to niedobrze, jak nie wyszło, to bardzo niedobrze. Jest to jeszcze jakaś może inna gejsza w okolicy, bo ninja wolę wysłać się na misję związaną ze skrytobójstwem. I ty masz poziom 4, kolejna ta w ładnym wdzianku. O, zarąbista się nam trafiła, fantastycznie. Dobra, trzymaj sobie to. Koszt działań agenta może tym razem nie do końca, może pójdziemy sobie pod odwracanie armii. To jest na pewno coś lepszego. I no siemano, co tam panienki, jak się bawicie? Wróg zlikwidowany, jeszcze mamy Jetaka. Niezłe Jetaka. Dobra, no to Jetaka idzie sobie do awarii. Czy ja mogę generała? Mogę im jednego ukraść, jeśli się uda. To jest w ogóle duże miasto, zobaczcie, jaki ma porąbany garnizon. I siadło, mamy go. Widzę, że ma złoty pancerz. Ciekawie. Dobra, w takim razie, ludziska, ja teraz kończę odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Wpadnijcie na Facebooka, Discordzika oraz Twitch streama. Linki w opisie też na Instant Gaming serdecznie zapraszam. No co, no myślę, że czeka nas zdobycie Kagi, czeka nas dalsza ofensywa w tym regionie, awarii, no wsparcie zaraz dojdzie, to naprawdę dużo da, ta armia dojdzie może drogą morską, no ich jakoś tędy przetransportuje, o ile to będzie bezpieczne. W sumie poszedłbym agentem, zobaczymy, sprawdzimy teraz. Cześć!